Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Lipok, mieszkam w Mikołowie, obecnie lotuję w oddziale Ruda Śląska 2. Chciałem Wam zaprezentować kilka szczególnych gołębi z mojej hodowli, które są naprawdę bardzo ważne w mojej hodowli. Mianowicie linia Szarka, słynnego Szarka tutaj na Śląsku. Był gołębiem dwukrotnie w pierwszej dziesiątce najlepszych lotników Polski na wystawie ogólnopolskiej. Jak również chciałem zaprezentować szczególnego samczyka, oryginała od pana Marcina Bochenka. Bardzo pana Marcina pozdrawiam. No i chciałbym zaprezentować te ptaki i coś więcej o nich opowiedzieć. Zacznę może od oryginalnego gołębia od pana Marcina Bochenka. Jest to gołąb z 9 roku o numerze 262. Wybitny lotnik. Był u mnie lotowany. Był to prezent od pana Marcina. Utrzymałem go za mutka. Był lotowany chyba do 5-letniego, później przeszedł na wolierę, u mnie był rok na wolierze. Później pan Marcin go zabrał do siebie na gołębnik rozpłodowy. Obecny gołąb już ma 15 lat, ale w dalszym ciągu płodzi i jest po nim potomstwo. Wspaniale też wydaje potomstwo. Mam wspaniałego lotnika po nim, też go zaprezentuję. Także myślę, że przejdziemy do prezentacji gołębia 262. Oryginalny gołąb pana Marcina Bochenka. Super lotnik. Że zobaczymy numer 262. 0166-09 rok. Proszę Państwa, to jest gołąbek, który u mnie latał i robił 9, raz miał 10 konkursów, ale był bardzo szybkim gołębiem. Jest to bowiem półbrat olimpijczyka deportu. Jest uhodowany po tej samej matce, co olimpijczyk de Porto o numerze 5016, jak się nie mylę. Ten gołąbek pokazał swoją klasę w locie rejonowym. To wtedy był rejon Pszczyna. Z Magdeburgu odległość 550 km. Siadł pierwszy na rejon na ponad 15 tysięcy gołębi. Z tego co pamiętam, był dwa razy drugi na oddział jeszcze, dwa razy siódmy i jeszcze tam chyba miał dwa konkursy w dziesiątce, ale no już nie pamiętam, a nie prowadzę szczegółowej tam dokumentacji. Tak jak mówiłem, ten gołąbek wrócił do mnie z powrotem na gołębnik. Obecnie jeszcze płodzi. W tym roku był sparowany ze swoją wnuczką. Po jego synie 2040, którego uchował pan Marcin. Jest to gołąb, który jest u mnie lotowany, jest wybitnym u mnie lotnikiem. Jego córka była parowana właśnie w tym roku na niego. I z tego połączenia wyszło 6 młodych i wszystkie on je wychował. Wszystkie były wychowane przez niego. I z tego połączenia będą do nabycia dwa samczyki są, bo wyszło 6, jest tylko jedna samiczka, zostanie u mnie, a dwa samczyki będą do oddania dla kolegów, jak będą chętni. Przepiękny, na swoje lata wygląda na rocznego, dwuletniego gołębia. Jest jeszcze bardzo żywotny, walczy tam sobie z innymi gołąbkami, nie da się. I
zaprezentuję może teraz jego syna, który jest u mnie lotowany. Teraz pokażę wam syna 262, uhodowany u pana Marcina. Super mój, przybliżę go może, żeby było ładnie go było widać. Pokażemy może oczko, gołąbka. Pokażemy obrączkę. 20-40. Oddział 166, 18, jak się nie mylę, 18 rok, tak. Wybitny lotnik, co roku dobrze leci. Opowiem, że w ubiegłym roku mieliśmy jako okręg Katowice, miał stulecie okręgu. Był organizowany lot jubileuszowy z 865 km. Gołąbek był u mnie drugi na gołębniku, a w okręgu zdobył z tego lotu 8. nagrodę. Może pokażę dyplom z okręgu Katowice. Wspaniale siad. Prawdopodobnie w tym roku już pójdzie na gołębnik rozpłodowy. Jest jego córka, właśnie była w tym roku na 262. I z tego parowania będą dwa samczyki do nabycia. Jeden samczyk z tej pary jest u kolegi wróbla Piotka. Drugi samczyk jest u kolegi Wieszka Waksmundzkiego. Waksmundzie, no by tak. Może odłożę tego samczyka, pokażę samiczkę jego, która była na 262. To jest właśnie córka 2040. W tym roku była parowana na swojego dziadka na 262. Z tego połączenia właśnie będą dwa gołąbki do nabycia. Przepiękna samica, dobrze zbudowana. Jej matką jest moja super lotniczka 1320, która się wywodzi z gołębi, z linii Szarka i z linii oryginalnego gołębia wnuka złotego medalisty od pana Mielczarka z Kłobucka. Gołąbek był zakupiony przeze mnie na aukcji charytatywnej. Dziadek tej samiczki, kto zna te gołębie, to wie, że to są od pana Mielczarka najlepsza linia gołębi z tego olimpijczyka, a czy z tego złotego medalisty 38-92. Ja miałem wnuka. Wydawał mi świetne gołębie, jeszcze pokażę z niego kilka gołębi. Także przepiękna samiczka. Pokażę wam też jej brata. Przepiękny. Brata tej samiczki po 20-40. Matka, tak jak mówiłem wcześniej, 13-20. Z gołębi też Mielczarka, pana Mielczarka. Przepiękny samiec, przepięknej budowy. Potężny gołąb, bardzo silne skrzydło. Jest na rozpłodzie u mnie. Także linia naprawdę wyśmienitych gołębi. Teraz pokażę wam dwa samczyki właśnie po 262, które będą do nabycia. To jest pierwszy samczyk z
imbredu ojciec 262 razy jego wnuczka, nie powiedziałem tam numeru, ale to jeszcze będzie można pokazać numer matki, czyli 262 parowany na swoją wnuczkę. Czekaj. Bąbek ma ładne skrzydło. Jest podobny do ojca. Pokażę jeszcze drugiego. I drugi syn z tego łączenia jeszcze, chyba widzę, tutaj ma chyba dwie lutki do rzucenia. Gąbki średniej budowy. Myślę, że ktoś jak nabędzie, czy ktoś, kto zna te gołębie od pana Marcina. Z czego się wychodzi ze strony ojca 262. Był to ciemny samczyk, szelin z Nacjonala, nie pamiętam numeru, coś tam było, 10 coś. Gołąb później poszedł gdzieś do Wielkopolski, z tego co wiem, wydawał tam super lotniki na skalę okręgu. Tu jest następny syn, 262. Gołąb już jest 3-letni. 662. Nie widzę, 21 rok. Matka 1320, super lotniczka, która się też wywodzi. Też się wywodzi z linii Szarka siostra 1320 była na 262 i z tego parowania jest właśnie ten samczyk. Matka się wywodziła po oryginalnym gołębiu od pana Mielczarka z wnuka 3892. Także to jest też uhodowane gołąbki. Tu są u mnie na wolierze w rozpłodzie. Z tego samczyka będą wnuki też do nabycia. A pokażę wam, z czym przez ostatnie 2 lata ten gołąbek był parowany. Ta przepiękna samiczka 1966, 11 rok, ona wprawdzie jest 12, na starej obrączce była obrączkowana. Jest to oryginalna samiczka od pana Marcina Bochenka. Dostałem mutka po jego superlotniku 1017. 1017, jak się nie mylę, był synem 7704 z linia Westraty Uno. A matką tej samiczki jest samiczka o numerze pana Marcina 200. Samiczka jeszcze w tym roku wydała młode, ale nie wiem, czy ją jeszcze będę trzymał. Już ma swoje lata, a niestety trzeba zredukować coś gołębi. Jest córka po niej, także nie wiem, albo zostawię córkę, albo ją jeszcze zostawię. To jest kapitalna samiczka, w zeszłym roku jej córka była najlepszą lotniczką u mnie na gołębniku lotowym. Przepiękna samica, przepiękna budowa. W tym roku jej córka tak samo wygląda jak ona.
cała matka poszła do kolegi Wieśka Waskuńskiego. Jest to przepiękna samica. Lotowa o numerze 162, 18 rok, oddział 144. Jest to samiczka po oryginalnym samczyku od pana Mielczarka, pana Wiesława Mielczarka z Płocka. Jej ojcem był wnuk 3892 złotego medalisty, a matką była samiczka z linii Szarka. Tam jeszcze była linia, jest płynie jeszcze, w matce płynęła krew i krew gołębi od pana Marcina, takiego słynnego lotnika 505. Super lotnik. Także coś powiem o tej samicy. Jej siostra 1320, tak samo, super lotniczka u mnie. I ta samiczka przede wszystkim specjalizuje się w lotach dalekich, w maratonach, 500-kach. Była już, nie wiem dokładnie ile razy, ale dużo razy w pierwszej dziesiątce oddziału. Z lotu powiem tyle, no w zeszłym roku mieliśmy 3 maratony, 3 razy była u mnie pierwsza na dzienniku. Z lotu 900 km MDM, jak się nie mylę, była trzecia na oddział, a okręgu Katowice z tego lotu zajęła 6. nagrodę. Powiem tylko tyle, że w tym locie uczestniczyło, co czytałem kiedyś, 350 hodowców. Wkładanych gołębi było coś 2,5 tysiąca. I to jest, ona siadła 6. Bardzo, bardzo dobra lotniczka. Pokażemy ją z bliska. Zobaczcie, jakie oko przepiękne. Prawdopodobnie samiczka już przejdzie do gołębnika rozpłodowego. Pokażę wam jeszcze. Uzyskałem w zeszłym roku z tego lotu jubileuszowego pierwszą serię w okręgu. Kapitalna samica. Prawdopodobnie po niej będzie do nabycia prawdopodobnie chyba samczyk. W zeszłym roku maratony, jak i te 500-ki dobrze mi szły. W mistrzostwie okręgu Katowice zdobyłem tytuł trzeciego przodownika. Myślę, że nie jest to zły wynik. Mogę powiedzieć, że praktycznie, bo tam była seria 5-3, we wszystkich gołąbkach płynie krew gołębi od pana Marcina Bochenka. Teraz chciałbym coś powiedzieć o linii gołębi Szarka. Szarek był uhodowany z gołębi, ojciec był od pana Marcina, oryginalny. Był to po
uhodowany u pana Marcina. Jego ojciec to był DV120. Jako roczny miał 12 konkursów. A matką Szarka była samica Odreszka Waksmundzkiego z Waksmundu po Belgu. Jak się później okazało, był to oryginalny gołąb od rodziny Werkamen. Wydawał kapitalne gołębie, bardzo szybkie i twarde gołębie. I matka właśnie na gołębiu od pana Marcina, to była linia Kampa. Do dzisiaj tak zostało, że ta linia Kampa, bo jeszcze mam u brata Szarka, mówię, że to jest linia Kampa. Wydałem mi Szarka, super lotnik. Zresztą bracia super lecieli. No i super gołębie były w rozpodu. Powiem tylko, tu są wyniki Szarka. Nie wszystkie, tylko wybrane te można powiedzieć najlepsze. Był to szczególny gołąb w mojej hodowli. Wspaniały lotnik. I dużo jego braci, czy tam sióstr, było w bardzo dobrych hodowlach u mistrzów. Super samczyk był u Piotka Wróbla, wydał tam kapitalne gołębie. Samczyk miał numer, jeśli się nie mylę, 29-36. I chciałbym wam przedstawić właśnie gołębie z linii Szarka. Córka Szarka 11-23. Nie wiem, czy będzie w ogóle widać, obrączka nie jest za. Dlaczego taki kolor? Szarek został sprzedany. Hodowca, który go nabył, sprowadził oryginalną samicę od Air Campa z tych wanlonów, ze Silver Shadow. To była bardzo, bardzo tam znacząca samica Air Campa. Wiem, że była zakupiona przez tego hodowcy za duże pieniądze. I z tego połączenia dostałem młodzika. Jest to przepiękna samica, ostatnia u mnie córka Szarka. Mam też gołębie po niej na lotowym. Na rozpodzie jest samiczka ciemna, białolotka. Też nie wiem, czy nie będzie do, jak ktoś będzie chętny do pozbycia. A w tym roku prawdopodobnie sobie ją złączę na drugie jajka, czy tam na trzecie już na imbredy. Bo ona już też nie jest pierwszej młodości. Że samica ma dopiero... Samica jest 16 roku, także dobrze by było jeszcze sobie do siebie, do rozpłodu uhodować na pokrewieństwo. Następnym gołębiem w moim rozpłodzie jest gołąb o numerze 650. Jest to imbred Szarka. Gołąb był uhodowany u Piotka Wróbla. Nie bój się. U Piotka Wróbla po 29-36. To był brat Szarka razy córka Szarka. Córka Szarka miała numer 9599. Czyli to był, matka była córka Szarka, a ojciec był brat Szarka. Gołąb był pożyczony kolegi. Wrócił do mnie. W tym roku mam przepiękne trzy samiczki po nim. Na lotowym gołębniku. Także. Ale najbardziej, co zauważyłem, na linię Szarka pasują gołębie od pana Mielczarka. Jest następny gołąb.
najstarszy z linii Szarka, numer 9. Gołąb też był, uhodowany też u Piotrka Wróbla. Jego ojciec był super lotnikiem. Jego ojciec był wnukiem Szarka, a uhodował go Wiesiek Wacmuński. I były, przywiózł Wiesiek dwa mutki, jednego zabrał Piotrek Wróbel, drugiego miałem ja. Piotrek lotował. Tym gołąbkiem i powiem tyle. Jego ojciec 4 razy pierwszy konkurs, a jego matka była uhodowana po bracie Szarka, po 29-36. Znów jego matka zrobiła 3 razy pierwszy konkurs. Czyli w nim płynie krew, 7 razy pierwszy konkurs z linii Szarka. Gołąb już też będzie miał 12 lat. Nie wiem, czy jeszcze zostanie w tym roku u mnie, czy już go nie będzie. Gołąb jeszcze płodzi. Super, mam lotniki po nim. Jest następny gołąb z linii Szarka. Przepiękny samczyk. Matka 9599, córka Szarka, a ojciec bardzo dobry rozpłodowiec, wnuk Szarka, o numerze 7240. Jego ojciec całe lata był u kolegi Piotrka Wróbla, tam wydał super lotniki, po 13, po 14 konkursów robiły. Później ja go miałem na wolierze przez jeden rok. A 7240 uhodowany przez Wieśka Wacmuńskiego. Był to syn Belga razy córka Szarka. A wnukiem Belga był Szarek. Czyli tam był imbret też zrobiony i tu poszło z powrotem na imbret. Przepiękny samiec. Też z tego samczyka będą wnuki dostępne, jak ktoś będzie chciał. Kapitalny gołąb. Uniśniony, mocny gołąb. Następnym gołębiem, którego chciałem przedstawić, jest gołąb o numerze... Słabo widać. 890, chyba 8. Jest to półbrat Szarka. Jego ojcem jest 94 Kamp, który był jednocześnie ojcem Szarka. A matką tego gołąbka jest, była oryginalna samica od Marka Trzaski. Uhodowana po bracie Jaguara. Kto zna te gołębie, to wie, że to są naprawdę wspaniałe ptaki z rodziny Wyrkamen. Z dołu tam były Engelsy. Piękna jego matka, piękna samica, ja ją sprzedałem parę lat temu. Brata jego zabrał parę lat temu Pawelec. Także i ten gołąb wydaje mi kapitalne gołębie na gołębniku lotowym. Pokażę wam teraz jakąś wyjątkową samiczką jest parowany. 4 lata był z nią, czy nawet 5. Z przerwą cała ta para wydaje mi super lotniki. I z tej gołębi wnuki, prawnuki już będą do nabycia. Kapitalny gołąb rozpłodowy. Półbraczarka.
tą samiczką właśnie ten wrochowy samczyk, półbraczarka jest parowany, był no, 4-5 lat chyba z przerwą jedną. Jest to przepiękna biała samiczka. Uhodowana u Piotrka Wróbla. Po oryginalnej parze od Marka Trzaski. Ja tam wtedy z Piotkiem u pana Marka byłem razem. Ja sobie zakupiłem samiczkę, a Piotr wziął całą parkę. Powiem, że bardzo mi się podobała ta samiczka. Wierzyłem w nią, że coś w niej jest. Ale parę dni temu pan Marek Trzaska wypuścił film, w którym dopiero zdałem sobie sprawę, z jakiej wybitnej głębi ona się wywodzi. Zaraz państwu pokażę rodowód tej samiczki. Może coś opowiem więcej. Przepiękna samica. Powiem, że miałem córkę i była dwa razy pierwsza na oddział z tego łączenia. W tej chwili tam u mnie najlepszy dorosły samiec jest po tej parze. Druga lotniczka roczna oddziału. Kategorii rocznej jest właśnie wnuczką do białej. Dużo jest tych lotników z tej pary. Pokażę wam rodowód tej samiczki. Tylko od pana Marka Trzaski. To powiem tak, zobaczyłem filmik od pana Trzaski. Bodajże był noworoczny filmik. I zobaczyłem, tam pan Marek mówił o swoich najlepszych głębiach. To właśnie w tej białej samiczce są najlepsze głębie, bo jest tak. Jest brzydal. Matka, parowany brzydal na 98,4. Tu mamy 411, znowu brzydal 90,33, 820. Ja może z dołu też jest brzydal. Nitra, złoty medal w 12 roku gołębie. Także ja może dam, zobaczycie sobie z jakich gołębi z super lotników się wywodzi ta biała samica. Z linii białej i kampa u mnie na gołębniku jest bardzo dużo gołębi już. I wspaniałe lotniki. Także z tych gołąbków też będzie do nabycia. Chciałem wam jeszcze zaprezentować jednego szczególnego samczyka. Jest to samczyk, którego kupiłem przez internet od kolegi Kusia. Przepiękny samczyk, nie jest duży, ale dobrze zbudowany. Przede wszystkim wydaje super gołębie. Zaraz wam opowiem o tym gołąbku. Gołąbek ma numer 341582. Gołąbek jest z którego roku, ja niestety już nie widzę, ale na rodowodzie widać. Powiem tak, matka tego gołąbka u pana Kusia w 15 roku najlepsza lotniczka oddziału, 12 konkursów, 11 tysięcy kilometrów, konkursu kilometrów. 13 konkursów powyżej 500, w 2014 12 konkursów w tym rejonie, 4 razy 530, 2 razy 700, półsiostra do 8755. Ze strony ojca to powiem tyle, jego babcią jest
Jest to syn Warzecha, syn najlepszej rocznej samicy okręgu 12 konkursów w kolejnym sezonie. 14 konkursów, najlepsza dorosła samica okręgu. No i tak tu pisze 12, 14, 12. Też rodowód pokażemy. Wybitne gołębie. W tym roku jest po nim druga roczna lotniczka oddziału. Myślę, kapitanie, mam jeszcze samiczkę czteroletnią, też super mi po nim idzie. Dobrze leci. Także na nim była samiczka córka białej i kampa. Myślę, że tam będzie para w tym roku z powrotem. Nazad z powrotem złożona, wydaje tam kapitalne gołąbki. Szczególny samczyk. Młody jeszcze gołąb, także myślę, że jeszcze z niego coś się uda super uchować. Sprawdzałem na internecie kiedyś, bo tu jest w rodowodzie super szybki gołąb Sym 300. I to jest gołębie od pana Ruska. Z jego słynnego 300. Zresztą to tam na rodowodzie widać, kto zna te gołębie, czy tym, to się wywodzi z gołębiej pana Ruska. Oglądałem ostatnio te gołębie na internecie. Były tam wystawione właśnie u pana Ruska z tych gołębi. Oryginalny gołąb od pana Kusia. Myślę, że to by było na tyle. No jest, mam z tych gołąbków, które przedstawiłem, jest 15 sztuk gołębi uhodowanych po lotach. Były te gołąbki zamówione, ale gościu zrezygnował. Dlatego jeszcze są u mnie. Naprawdę tam są wypuszczone gołąbki z najlepszych moich lotników. I będzie ktoś chętny, to zapraszam, podamy numer telefonu. Chciałem z tej strony bardzo podziękować panu Marcinowi Bochenkowi, życzę mu dużo zdrowia. Pozdrawiam Wieśka Laksmyńskiego. Pozdrawiam też Wieśka Tokarczyka, bo na dzień dzisiejszy mam wnuczki od niego z tych oryginalnych mielczarków. Pana Mielczarka oczywiście też pozdrawiam. Raz tylkośmy się widzieli, ale pozdrawiam. Życzę dużo zdrówka. Także to by było na tyle. Podamy numer telefonu, czy was coś napisz gdzieś na kartce, żeby było ten widać. Numer telefonu 601 88 66 42. W związku z tym, że za tydzień mamy ogólnopolską wystawę, a są problemy z wysyłką gołębi, także jakby ktoś był chętny, ja będę przez 3 dni na wystawie ogólnopolskiej, piątek, sobota, niedziela, i jakby coś, to mogę dostarczyć gołąbka na miejsce, i jakby ktoś chciał coś z tych gołąbków, no to jest możliwość dowiezienia na wystawę ogólnopolską. Także pozdrawiam wszystkich hodowców, hodowczynie. Życzę w nowym roku dużo sukcesów, zdrowia, przede wszystkim szczęścia, bo szczęście też jest bardzo ważne. I zaprosić chętnych, jeżeli będą chętni. Naprawdę gołąbki są super. Powiem tylu, ostatnie 2 lata lotuję w oddziale Ruda Śląska 2. W tym roku kategoria roczny 5. Kategoria 5 pierwszych zbiornika 5. Kategoria typowane z 50. 7.
w zeszłym roku też w dziesiątce, ale najbardziej mnie ucieszył w zeszłym roku lot jubileuszowy o odległości prawie 900 km. Pierwsza seria w okręgu i dwa gołąbki w pierwszej ósemce okręgu, także wspaniały wynik. Bardzo mi niespodziankę zrobiły gołąbki. Także zapraszam do obejrzenia mojego filmu. Jak będą chętni, proszę dzwonić. No i to tyle. Dziękuję. Do widzenia. Chciałem wam jeszcze zaprezentować syna 2040. Gołąbek przepięknej budowy. Tylko miał pecha. Miał ten gołąbek pecha, bo zaatakował go jastrząb. Tu jeszcze do dzisiaj ma bliznę. Tu miał ściągniętą całą skórę, ale przeżył ten gołąbek. Przeżył. Miał być u mnie na gołębniku lotowym, ale niestety nie będzie. Jeszcze tipesa ma. Gołębek syn 2040 będzie też do nabycia. Ktoś może do rozpodu sobie go wypatrzy. Jego matką jest samica po białej. Super mi leciała już po białej i po tym szarku, co tam demonstrowałem. Siwa samiczka była na 2040. Jajka sobie przełożyłem z pierwszego gniazda, bo wyjątkowo w tym roku lotowałem na suche wdowieństwo. Pierwszy raz, ale po tej parze było jajka przełożone. I ten samczyk też będzie do nabycia. Będzie jeszcze jego brat z późnych też do nabycia. Kapitalny gołąb, a budynek wyśmienity. Ale tak jak mówię, gołąb był w opłakanym stanie, fruwa normalnie i też będzie na nabycia. Może numer pokażę, gołąbka 1642, 23 rok. O, dziękuję.